Z powodu pandemii polickie biblioteki w 2020 roku były zamknięte przez 3 miesiące. Z tego powodu liczba czytelników zmalała z 5 do 4 tysięcy. W minionym roku czytelnicy odwiedzili polickie biblioteki blisko 29 tysięcy razy, podczas gdy w 2019 roku ponad 43 tysiące razy. W 2020 roku wypożyczyli o 30 tysięcy mniej pozycji. Polickim bibliotekom nie udało się zorganizować zaplanowanych spotkań autorskich, warsztatów czy lekcji bibliotecznych. Zmienił się więc sposób działania. Wpadłyśmy na pomysł, żeby założyć kanał YouTube, swój kanał. Nie do końca jesteśmy specjalistkami, proszę nam też wybaczyć jakiekolwiek uchybienia i niedociągłości, bo to jest dla nas też coś nowego. Panie z filii nowej czytają bajki, czytają opowiadania, czytają wiersze, a pani z oddziału dla dzieci przygotowała warsztaty origami. Oglądając filmiki na YouTubie można razem z nami w trakcie Święta Niepodległości wykleić orła, czy w trakcie Mikołajek można było wykleić Mikołajka z origami. Biblioteka udostępnia czytelnikom ponad 60 tysięcy elektronicznych publikacji książkowych. W tym samym czasie jedną pozycję może czytać wiele osób. To tak zwane legimi, z którego można korzystać bezpłatnie. Byliśmy wówczas w 6 bibliotek, które zakupiły tę usługę. Od 2018 roku jest to 8 bibliotek. Są to duże biblioteki, czy tak jak Koszalin, Szczecin, Książnica Pomorska. I na ten moment na całe województwo zachodniopomorskie, czyli na 361 bibliotek, 8 bibliotek dysponuje taką funkcją legimi, ofertą dla czytelnika i my jesteśmy w tej 8. W bibliotece przy ulicy Wojska Polskiego do końca lutego można oglądać wystawę przygotowaną przez Elżbietę Kacprzak. Wystawa prezentuje kolekcję 7 pocztówek Głosu Szczecińskiego, które postanowiono wydać w specjalnej serii. Są wydrukowane tak jak pocztówki, tylko w większym formacie. Przedstawiają właśnie police, których już nie ma. Natomiast wydanie takie sentymentalne jest gratką dla kolekcjonerów. W tym roku w rankingu Bibliotek Rzeczypospolitej Policka Biblioteka zajęła 304 miejsce na ponad 860 bibliotek z całej Polski. Z Biblioteki Narodowej we wrześniu Policka placówka otrzymała 17 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, a w grudniu blisko 5,5 tysiąca na zakup publikacji elektronicznych.